Kto zapomniał? Klaun? Klaun. Bez nogi. Jaki? Bez nogi. Bez nogi klaun. Bez... bez nogi klaun. Dobra, bez nogi klaun. Gdzie? W meczecie. W meczecie. W meczecie. Jakieś kontrpropozycje? W pociągu, który jechał po rowie. W pociągu? Który jechał po rowie. W pociągu, który jechał po rowie. Ten pociąg dosyć łatwo pokazać, prawda? Coś trudniejszego. Bardzo dobrze! Dobra. Zabił klaun, bez nogi klaun, ustuska. Czym? Łyżką do budów. Czymś, co trudno też pokazać. Łyżką do budów. Łyżką do budów. Nie, jakąś może, wiecie, to może być coś abstrakcyjnego, typu metaforą, ale to nie musi być przedmiot. Tak. To nie musi być przedmiot. Czym zabił? Trąbką. Piaskiem? Śmiechem? Wzrokiem. Czym? Wzrokiem. Wzrokiem. Wzrokiem, ale jakim wzrokiem? Niech to będzie jakiś wzrok. Zezowany. Jakiś nazwę szyderczym wzrokiem. Bez nogi klaun zabił ustuska szyderczym wzrokiem. Podobasz? Bez nadania. Uwaga, tak, od tej pory nie używamy słów. Słuchajcie, gdyby ktoś z nich tam gdzieś coś po drodze orientował, nie podpowiadamy też ani śmiechem, ani niczym, okej? Okay? Postarajmy się, żeby się niczego nie domyślili przed końcem. Możemy zaczynać. 3, 2, 1. Nie ma.
tam w dworcu stoi. Ale nie ma dworca, więc dobra. No, Ustuska, no. Okej, okay. I trzecie? Wizją Jehowy? Wizją go zaatakował i on... Tak. Maciej. Pierwsze to też mi się skojarzyło rzeczywiście jakiś lalkarz jednonogi, jakiś tutaj coś takiego. Drugie, no to Barbus Tuska. Barbus Tuska. A trzecie to... to była taka... nawiedzona miłość. To prawda, to samo jak u mnie. Dobrze, ja się zapraszam. Też. Kto za mną? Kapitan Hak. Tak, on trochę świetnięty. Ust Tuska na hamburgerach. I takim romantycznym natchnieniem. Dobrze, Michał, chodź rozwiąż te zagadki na naszych grających, bo oni nic nie wiedzą. Proszę, przekazuję ci mikrofon. Okej, okay, beznogi klaun zabił u Tuska szyderczym wzrokiem.